Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, dzisiaj dzień szczególny. Jest to rocznica napaści Związku Radzieckiego od wschodu na Polskę, która była już w stanie wojny z III Rzeszą Niemiecką. Był to atak zdradziecki, ale nieprzypadkowy i był poprzedzany pewnymi wydarzeniami, o których chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Moi drodzy, szanowni, tak jak wspomniałem we wstępie, dzisiaj jest dzień szczególny. 85. rocznica napaści Sowietów na Polskę. Tak, napadli na Polskę Sowieci ze wschodu, a od zachodu już na naszych terenach byli Niemcy. Tutaj na waszych ekranach w tej chwili taka mapa poglądowa, jak to Armia Czerwona wkroczyła na tereny Rzeczypospolitej 17 września. Tutaj to jest ta prawa strona. Te zielone strzałki to jest Armia Sowietów, Armia Czerwona, a te niebieskie to jest Armia Niemiecka. Tutaj możecie sobie zobaczyć obrys Rzeczypospolitej Polskiej, jak wyglądała. Takie kółeczka z krzyżykiem, wy widzicie to na ekranie. Te niebieskie to są ważniejsze bitwy polsko-niemieckie, a te kółeczka z krzyżykiem zielonym, polsko-sowieckie bitwy. Ale moi drodzy, to nie jest takie hop-siup, żeby nie wspomnieć o genezie tak naprawdę. Bo wiemy doskonale, że to nie był przypadek, że tak się stało, jak się stało. Było to efektem podpisanego w sierpniu w 1939 roku tajnego paktu między Mołotowem a Ribbentropem. Ale musimy cofnąć się jeszcze wcześniej. Otóż 19 lutego 1921 roku został podpisany sojusz polsko-francuski. W artykule drugim głosił on, że w razie zagrożenia Polski wojną ze strony Rosji Sowieckiej lub w razie ataku na Polskę, Francja wystąpi na lądzie i morzu, by zapewnić jej bezpieczeństwo od strony Niemiec, jak również pomoże w obronie przed Armią Czerwoną. 4 października 1938 roku, kilka dni po podpisaniu traktatu monachijskiego, wiceminister spraw zagranicznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Władimir Potiomkin powiedział ambasadorowi francuskiemu w Moskwie Robertowi Couldre: nie widzę dla nas innego wyjścia, aniżeli czwarty rozbiór Polski. Czyli, moi drodzy, już w 1938 roku Francja była świadoma, co wydarzy się w Polsce. W kwietniu w 1939 roku sztaby francuski i angielski ustalił, że los Polski będzie zależał nie od wyników początkowych zmagań, lecz od ostatecznego rezultatu wojny. I w sierpniu 1939 roku, w czasie pertraktacji w Moskwie, francuscy sojusznicy zgadzali się na wkroczenie na terytorium II Rzeczypospolitej Armii Czerwonej. To co, moi drodzy, nie wiedzieli, że Niemcy zaatakują? Przecież to wszystko się wiązało, prawda? Ale lecimy dalej. Na mocy tajnego porozumienia protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską. To było eufemistycznym określeniem przewidywanego jeszcze przed wybuchem II wojny światowej najazdu Niemiec na Polskę. 3 września 1939 roku Kliment Woroszyłow nakazał podwyższenie gotowości bojowej w okręgach, które miały wziąć udział w ataku, oraz rozpoczęcie tajnej mobilizacji. Stalin zdecydował się na uderzenie, gdy wywiad doniósł o podjętej 12 września na brytyjsko-francuskiej konferencji w Abbeville decyzji o zaniechaniu podjęcia działań ofensywnych. Pierwotny scenariusz agresji zakładał nie tylko podział państwa polskiego, ale też wykluczał ustanowienie na ziemiach pomiędzy Wisłą a Bugiem Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W połowie września obrona polska zaczęła się załamywać. Planowano jeszcze zabrać wycofujące się niedobitki polskich wojsk i bronić się w widłach Wisły i Sanu, ale 17 września realizację tych planów wykluczyło wkroczenie ponad 800 tysięcy żołnierzy sowieckich. Radziecka agresja rozpoczęła się bezwłocznie po wejściu w życie
w dniu 16 września, podpisanego dzień wcześniej w Moskwie, ostatecznego układu rozejmowego pomiędzy ZSRR a Japonią, kończącego walki radziecko-japońskie na pograniczu Mandżukuo i Mongolii. Serię starć pomiędzy japońską armią kwantuńską a armią czerwoną, rozpoczętych 15 maja 1939 roku, których kulminacyjnym momentem była rozpoczęta 20 sierpnia i zakończona 27 sierpnia zwycięstwem armii czerwonej, bitwa pod Hauhingou. Żelazną zasadą strategii Stalina było bowiem prowadzenie działań wojennych wyłącznie na jednym froncie. Ambasador niemiecki w Moskwie Friedrich Werner von der Schulenberg 16 września o godzinie 18 przybył do siedziby Bołotowa, by domagać się zgodnie z instrukcją Ribbentropa natychmiastowego uderzenia Armii Czerwonej na Polskę. Była to jego kolejna od wybuchu wojny interwencja w tej sprawie. Schulenberg merdował. Mołotow oświadczył, że wystąpienie zbrojne Związku Sowieckiego nastąpi zaraz, być może nawet jutro. Stalin przyjął je o 2 w nocy w obecności Mołotowa i Woroszyłowa i oświadczył, że Armia Czerwona przekroczy dziś rano o godzinie 6 granicę sowiecką na całej długości od Połocka do Kamieńca Podolskiego. Dla uniknięcia nieporozumień prosił silnie, aby lotnictwo niemieckie od dzisiaj nie przekraczało na wschód linii Białystok-Brześć-Lwów. Samoloty sowieckie rozpoczną już dzisiaj bombardowanie terenów na wschód od Lwowa. Moi drodzy, a tak na marginesie, to gdzie tam była Ukraina? No, ale do tego jeszcze dojdziemy. Oficjalny pretekst agresji był zawarty w przekazanej o godzinie 3 w nocy 17 września przez zastępcę komisarza ludowego spraw zagranicznych Potiomkina ambasadorowi Grzybowskiemu nocie dyplomatycznej i zamieszczono tam niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego, Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny. W konsekwencji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską, jak również traktat Ryski z 21 roku i pakt o nieagresji z roku 1932 za nieobowiązujące, zawarte w nieistniejącym państwem. Dlatego też odmawiano na przykład wziętym do niewoli polskim żołnierzom statusu jeńców wojennych. Potiomkin przedstawił notę ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w chwili rozpoczęcia działań wojennych przez Armię Czerwoną. Ambasador odmówił przyjęcia noty i zażądał wiz wyjazdowych dla dyplomatów polskich. Władze sowieckie próbowały wbrew prawu międzynarodowemu, które określała konwencja genewska dyplomatyczna, umożliwić opuszczenie kraju polskim dyplomatom i aresztować ich, stwierdzając utratę statusu dyplomatycznego. Polaków uratował dziekan Korpusu Dyplomatycznego w Moskwie, ambasador Rzeszy Schulenberg, osobiście wymuszając na rządzie ZSRR zgodę na wyjazd dyplomatów. Sowiecki ambasador w Polsce Nikołaj Szaronow wyjechał zaś z terenu RP wraz z atasze wojskowym Pawłem Rybałko, późniejszym marszałkiem ZSRR. Już 11 września pod pretekstem nawiązania łączności z Moskwą. Potiomkin odmówił ambasadorowi Grzybowskiemu prawa wyjazdu pierwotnie pod pretekstem konieczności powrotu do ZSRR dyplomatów sowieckich w Polsce, którzy od tygodnia znajdowali się już na terenie ZSRR. Konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie Jerzy Matusiński, wezwany 30 września przez władze sowieckie, zaginął. Wiemy teraz, że został aresztowany przez NKWD i został po prostu zamordowany. Warto wspomnieć również, że legalny rząd II Rzeczypospolitej opuścił granice Polski dopiero późnym wieczorem 17 września po otrzymaniu wiadomości o wkroczeniu Armii Czerwonej rankiem tego dnia i potwierdzonej informacji o zbliżaniu się sowieckiej kawalerii oddziałów pancernych do miejsca przebywania władz RP. Prezydent Ignacy Mościcki w wydanym w Kosowie orędziu do narodu określił jednoznacznie sowieckie działania wojskowe jako akt agresji. Jeszcze w czasie wojny i po niej pojawiły się próby usprawiedliwienia agresji sowieckiej koniecznością ochrony terytorium ZSRR w przewidywaniu przyszłej napaści niemieckiej na ten kraj. Jednak w świetle wyników obecnych badań historycznych próby te są pozbawione jakichkolwiek podstaw. W oficjalnej historiografii radzieckiej wydarzenia te przedstawiono jako wyzwoleńczy pochód na tereny zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi.
kolei w oficjalnej historiografii polskiej okresu PRL-u wydarzeń tych nie wspominano w ogóle. Ewentualnie przedstawiono eufemistycznie jako pokojowe wkroczenie wojsk radzieckich w celu ochrony ludności na wschodnich terenach. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego wejście Armii Czerwonej stanowiło agresję, łamiącą przy tym postanowienia polsko-sowieckie układu o nieagresji i wyczerpującą definicję obowiązującej Polskę i ZSRR konwencji o określeniu napaści z 1933 roku. Ale to jeszcze nie wszystko. 1 października 1939 roku Winston Churchill stwierdził w przemówieniu radiowym: to, że armie rosyjskie musiały stanąć na tej ziemi, było jasne i niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo grożące Związkowi Radzieckiemu ze strony nazistowskich Niemiec. W każdym razie linia jest tam i został utworzony front wschodni, którego nazistowskie Niemcy nie ośmielą się napaść. W ZSRR agresję usprawiedliwiano za pomocą ideologicznej retoryki o sprawiedliwości dziejowej wobec burżuazyjnego państwa polskiego i wymuszonego traktatu ryskiego oraz o wyzwoleniu uciskanych, rozdzielonych narodów. Obecnie w Polsce niektórzy politycy uważają agresję za czwarty rozbiór Polski i to podjętą, tak jak niemiecka, bez wypowiedzenia wojny. Wszyscy są przy tym zgodni, że dla Stalina i jego współpracowników i generałów była to również osobista zemsta za klęskę najazdu na Polskę w sierpniu 1920 roku. 17 września Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich stał się faktycznie uczestnikiem II wojny światowej jako sojusznik III Rzeszy. Moi drodzy, to garść takich tak naprawdę szczegółów, detali historycznych, to co wiemy wszyscy z oficjalnych źródeł. A ja teraz wam chciałem o czymś innym opowiedzieć. Chciałem wam opowiedzieć, jak już od 5 września OUN, jak również Ukraińska Organizacja Wojskowa atakowała Polaków na zlecenie III Rzeszy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że Hitler nie był pewny, czy Stalin zaatakuje Polskę. Więc wymyślił sobie, znaczy inaczej, to nie on sobie wymyślił, to akurat był pomysł Heydricha. Tak naprawdę to Heydrich wymyślił, żeby wykorzystać Ukraińców do napadu na Polaków, w związku z tym będą represje i będzie można użyć sił niemieckich. Szczerze, udało im się to. Dlaczego? Już tłumaczę. Moi drodzy, ale zanim przejdziemy do września 39, troszeczkę historii. W tej chwili tu jest takie zdjęcie stare, to nie jest najlepsza jakość. Ono było troszeczkę cyfrowo obrabiane, no ale jest jakie jest. To jest Ukraińska Organizacja Wojskowa. W pierwszej połowie lat 20. XX wieku właśnie Ukraińskiej Organizacji Wojskowej udało utworzyć się kilka oddziałów partyzanckich. Zostały one jednak rozbite przez polskie siły bezpieczeństwa. Do koncepcji tworzenia oddziałów partyzanckich powrócono w 1934 roku po ostatecznym scaleniu UWO ze strukturami OUN. Był to projekt zielonych kadr. Zielone kadry, moi drodzy, to jest paramilitarna organizacja kolaborantów bośniackich, muzułmańskich, którzy współpracowali z Niemcami. I ten projekt zielonych kadr przewidywał w razie aresztowań chronienie się działaczy OUN-u w lasach i tworzenie oddziałów partyzanckich. Na naradzie w lutym w 1934 roku podczas Krajowej Egzekutywy OUN, tam uczestniczył w tym Stepan Bandera, Iwan Maluca, Jarosław Steczko, Jarosław Spolski, Oleksandr Paszkiewicz, Jarosław Makaruszka, postanowiono, że oddziały takie będą operować na Wołyniu. A jednym z nich, z ich zadań będzie odbijanie z więzień członków OUN. Wstrzymano się jednak z ogłoszeniem decyzji o tworzeniu oddziałów do momentu wyznaczenia dowódców tych grup. UWO było przez cały czas swojego istnienia sfinansowane, wspierane i kontrolowane przez tzw. Abwehrstelle.
a kierownictwo UWO utrzymywało stałe kontakty z niemieckimi oficerami Abwehrstelle, czyli Abwery. Wywiadem organizacji kierował Roman Szuszko. W celu kontrolowania UWO Niemcy oddelegowali do niej w charakterze kierownika politycznego Rico Geriego, oficera wywiadu austriackiego, a potem niemieckiego, który pod pretekstem prowadzenia badań naukowych szpiegował na rzecz Abwery i zbierał dane o sytuacji w Polsce i jej potencjale zbrojeniowym. Moi drodzy, tak, widzimy już, że było to wszystko sterowane przez Niemców, ale w związku z tym, że, jak powiedziałem, Niemcy dogadali się z Rosjanami, przepraszam, z Sowietami, bo wtedy to był Związek Sowiecki, no to wyszło jak wyszło. Ale teraz przejdźmy do tych dywersyjnych ataków na Polaków. Otóż przede wszystkim w czasie kampanii wrześniowej w Wojsku Polskim służyło od 106 tysięcy do 111 tysięcy Ukraińców. Z tej liczby poległo co najmniej 8 tysięcy, rannych było około 15 tysięcy. Do Niemców uciekło około 80 tysięcy. Do sowieckiej niewoli dostało się 10 tysięcy. Tak, moi drodzy, no takie to są dane. Rozumiecie? Służyli w Wojsku Polskim, uciekli do Niemców. Ale przejdźmy do ich zagrywek. Otóż tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej Niemcy wystopowały wystąpienia antypolskie OUN-u ze względu na pakt Ribbentrop-Mołotow. No bo ZSRR nie życzył sobie żadnej akcji Ukraińców na obszarze, który znalazł się w strefie interesów Stalina. No okej, okay. I patrząc tak obiektywnie można to zrozumieć. No nie było to w interesie ich wspólnym. Ale okazało się, że Trzecia Rzesza nie chciała zadrażniania stosunków, ale okazało się, że Stalin się ociąga. Więc Hitler stwierdził, że no tak do końca z tym Stalinem to nie jest to takie dogadane, ewentualnie Stalin może zdradzić, więc trzeba tych Ukraińców wykorzystać, tym bardziej, że przecież za darmo kasy nie biorą. No i sytuacja wygląda tak, że od 12 września miały miejsca nieskoordynowane w większości, tak naprawdę tłumione przez Wojsko Polskie i Policję, akcje dywersyjne ołunowców na terenie województw południowo-wschodnich, w tym wołyńskiego województwa. No pierwszy taki incydent w nocy z 12 na 13 września miał miejsce w Stryju, ale został stłumiony, natomiast ich eskalacja nastąpiła po wkroczeniu Armii Czerwonej. Ale wróćmy jeszcze do wcześniejszej daty, tydzień wcześniej tak naprawdę, to już był taki sygnał. 6 września 1939 pierwszy Batalion Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej został przerzucony do Mikołajewa, skąd powiadomiono o ukraińskich rozruchach. Miasto udekorowane było ukraińskimi flagami, przypominało co coś, ale mieszkańcy, jak zobaczyli, że przyszło Wojsko Polskie, wystraszyli się i flagi pościągali. Rozruchów nie stwierdzono, więc batalion powrócił do Lwowa. 10 września w Mikołajewie i 10 okolicznych wsiach rozbrojono już polską policję i rozpoczęto mobilizację Ukraińców. Po 10 września 1939 roku, kiedy sytuacja Wojska Polskiego no już nie była taka kolorowa i niesympatyczna, nagle zmieniło się nastawienie Ukraińców do Polaków, jak również zmieniło się nastawienie OUN-u, który w tej chwili jeszcze był troszeczkę uśpiony, i nagle zaczął się aktywować. Nastąpiło wiele dezercji i dywersji ze strony Ukraińców, którzy byli w polskiej armii. I OUN stał się masową organizacją, do której tak naprawdę należeli wszyscy Ukraińcy. I to nieważne było, czy umiał pisać, czy umiał czytać. Jak był Ukraińcem, musiał należeć do OUN-u. Takie było założenie. Wpływ na to miała również
ewakuacja polskiej administracji i policji tak naprawdę, bo nikt tego towarzystwa nie umiał złapać za kark i przydusić do ziemi. No, w takich warunkach no, ludność ukraińska zaczęła podnosić głowę i zaczęła pewne rzeczy robić, a jakie to wiemy. Szanowni Państwo, Ukraińcy nabrali wiatru w żagle, tak naprawdę to zaczęło się na grubo w nocy z 12 na 13 września, kiedy to armia niemiecka dotarła w okolice, dotarła przez Sambor w głąb Małopolski i tak naprawdę rozpoczęło się oblężenie Lwowa przez Wehrmacht, co zostało odebrane przez lokalne bojówki ołnowców jako sygnał do rozpoczęcia walk. Chciałbym tu przypomnieć szczególnie tej pani byłej minister Anders, która tak jakiś czas temu ciepło się wypowiadała o Ukraińcach. Już zapomniała, jak jej ojciec podczas walk z armią sowiecką był ostrzelany przez Ukraińców w plecy? Zapomniała? Ale przejdźmy do konkretów. W dniach następnych doszło do ponownych takich wystąpień banderowców z OUN-u i w powiatach, gdzie była mieszana narodowość. I na przykład w miejscowości, miałem tu taką ściągę, Podchorce, Borysław, Truskawiec, Mrażnicy, Żukotyje, Urycz, Szczercu, w okolicach Mikołajowa zajęto miasto wraz z posterunkiem policji i Żydaczowa, gdzie zdobyto dwa mosty, drogowy w Miedamiance i kolejowy w Rozwadowie. Niejednokrotnie celem OUN-u było przejęcie władzy w poszczególnych miejscowościach przed wkroczeniem wojsk sowieckich i niemieckich. Dochodziło do rozbrajania polskich żołnierzy, do morderstw, a także do pacyfikowania ludności cywilnej. Przeciwko działaniom dywersyjnym Polska wysyłała duże siły policyjne oraz wojskowe, natomiast to wszystko się kruszyło, ponieważ, no wiadomo, byliśmy w trakcie wojny. Ale udało się stłumić te wystąpienia ukraińskie w Mikołajowie i Żydaczowie i po stoczeniu zaciętych walk z dużymi stratami. No, polska policja na przykład w akcji po koło wsi Nadjatycze straciła 12 policjantów i 31 ciężko rannych. Członków OUN-u schwytanych z bronią w ręku od razu rozstrzeliwano i na przykład w wiosce Duliby rozstrzelano 6 Ukraińców, ale to nie dlatego, że mieli tylko broń w ręku, tylko dlatego, że chwilę wcześniej zamordowali 40 osób polskich, 40 Polaków, o tak to ujmę, źle to powiedziałem. W Stryju rozstrzelano 35 Ukraińców, ponieważ strzelali oni w plecy wojsku polskiemu. I moi drodzy, po co ja wspominam o tych występkach ukraińskich? Moi drodzy, ano po to wspominam, że mamy rocznicę napaści Sowietów na Polskę, mamy Ukraińców w Polsce, a przyjmijmy sobie czysto teoretycznie. Gdyby tak się sytuacja odwróciła i jednak ta Rosja by chciała wejść do tej Polski, to jak myślicie, co by zrobili Ukraińcy? To zostawiam Wam do komentarzu. Moi drodzy, a żeby rozładować trochę sytuację, suchar na koniec. Politycy w naszym kraju doprowadzili do takiej sytuacji, że kiedy czytam nagłówek, prezydent był na premierze, to nie wiem, czy to jest relacja z wydarzenia kulturalnego, czy nowy skandal seksualny. Nice. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy materiał. Komu się podobało, standardowo proszę o lajka, pamiętajcie o subach i oczywiście o dzwoneczku. No i przede wszystkim najważniejsze, pamiętajcie o komentarzach, bo to dla nich tak naprawdę jest ten materiał i nie tylko ten. Robię to dla Was.